Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo. Wracamy do tematu newsów, no bo się zaczyna dziać coraz więcej w obszarze około halowym. No, jesteśmy coraz bliżej czerwcowych targów E3. Coś z Halo na pewno tam dostaniemy, musimy coś dostać. Ale dzieje się też dużo wokoło. O Genesis już sobie gadaliśmy, a teraz temat pecetowego Halo Online, które zostało porzucone, potem zreanimowane przez moderów i teraz mamy, niedawno mieliśmy newsa związanego z patchem 0.6, który dodawał mnóstwo rzeczy i tak jakby wydanie tego patcha i rozgłos związany z wydaniem tego patcha przypomniał Microsoftowi, że coś się dzieje w temacie Halo Online, które porzucili, no i Microsoft wkroczył, zablokował rozwój Edevrito tak się nazywa ten mod do Halo Online, tak to może nazwijmy. Przesłali twórcom taką notkę prawniczą, która ich z tego co rozumiem bardzo przestraszyła i z którą nie za bardzo wiedzą co robić. Wiedzą, wiedzą że to są rzeczy należne Microsoftowi i nie chcą mieć za bardzo kłopotów związanych z tym wszystkim, tak więc zaprzestali natychmiast jakiejkolwiek działalności. No i to co mamy teraz, ten parz 06, to jest to co. To co zostanie, to będziemy mieć, jeżeli chodzi o Halo Online. No i jak ten Microsoft mógł, to było okropne, to było rzucanie kłód pod nogi społeczności i w ogóle granie, robienie wszystkim na złość, Ach, ten zły Microsoft, no tak niestety nie jest. Jeżeli śledzicie tego typu projekty ogólnie w branży, no to prawda jest taka, że wielkie korporacje zarabiające miliony dolarów na swoich markach muszą ich strzec to jest po prostu zobowiązanie wobec całej yy, korporacji, wobec całej rady nadzorczej, jakby to nazwać, że muszą strzec tych marek, no bo jeżeli komuś po. Pobłażą, no to to się, popuszczą komuś, to to się rozwinie, pójdzie do przodu i ich marki zostaną rozwodnione, ktoś będzie na nich korzystał. No niekoniecznie jeżeli chodzi o zarabianie, no bo wiadomo, że Halo Online mogło istnieć tylko dlatego, że było darmowe. Ale wiecie, najprostsza logika jest taka, że jak ktoś dostanie teraz Halo za darmo na PC, to nie kupi sobie Xboxa z nowym Halo. Najprostsza logika, nie mówię, że, że tak na pewno jest, bo mi się wydaje to w dzisiejszych czasach strasznie głupie. Tak więc chcę tutaj powiedzieć, że działania Microsoftu są jak najbardziej zrozumiane. Od lat Bethesda, czy Nintendo, czy tego rodzaju firmy bardzo ostro reagowały na wszelkie fanowskie próby użycia ich asetów. No bo no, gra była zrobiona na tym, rozbudowała coś co stworzono w Microsoftie. Wiecie, w przenośni w Microsoftie, coś co Microsoft zlecił, dał prawa do tego, prawa do tego zachował i było budowane na tym, co było własnością Microsoftu, no więc jak najbardziej mieli takie, mieli prawo tego strzec i się w sumie dziwię, że zrobili tak późno. I taki pochopny wniosek może być taki, że pewnie zrobili to, kiedy zrobiło się głośno o tym patchu, no bo było długo, długo cisza o to aż nagle, bach, macie patcha, możecie grać, macie jakieś nowe feature'y, ale... Jest też inna teoria, ale o tym za chwilę. Trzeba zaznaczyć, że gra jest wciąż dostępna, jeżeli ktoś z Was zdąży ją pobrać, zaaktualizować do tego patcha 0.6, dalej może grać, z tego co rozumiem serwery dalej stoją i chyba nie zanosi na ich zdjęcie. Jeżeli nie zdążyliście pobrać tego wszystkiego, no ja nie zdążyłem pobrać pacza, bo że tak powiem, Halo Online po zrobieniu filmu niewiele mnie już bardziej interesowało, no to możecie mieć problem z znalezieniem tego. Gdzieś to w odmentach internetu trzeba sobie znaleźć jakieś inne miejsca, których jeszcze nie zawieszono, no bo w, na oficjalnej stronie Reddit'owej, no to oczywiście tego wszystkiego już nie ma, tam było, no stamtąd było najłatwiej to wszystko zdjąć. To jest taki pozytywny akcent w całej tej negatywnej wiadomości, że jeszcze to śmiga jakoś można sobie pograć. Jest to coraz bardziej utrudniane, no ale pecetowcy nigdy nie mieli łatwego życia, jeżeli chodzi o tego typu projekty. Jak wspomniałem, twórcy Moda no, bardzo sprawnie zareagowali, nie sprawdzając jakichś szczegółów tego postulatu, którym jak wystosował. No, i w sumie na ich miejscu zrobiłbym to samo, bo bym się zbyt bał niekonsekwencji. I w ogóle ta ich niepewność, to takie nie do końca zrozumienie sytuacji. To jest po prostu super urocze. To jest takie. Taka banda, nie wiem, nastolatków bym powiedział, którzy nie bardzo wiedzieli co robią, myśleli, że im wolno to robić, no bo wiecie, było darmowe, tak? Nie zarabiają na tym, chyba, chyba powinno być dobrze. No i teraz trochę spanikowali, nie wiedzą, nie mają pojęcia co będzie dalej z projektem, bo no najwyraźniej no, nie zabezpieczyli się, nie zrobili jakby to powiedzieć researchu. No są niepewni co do przyszłości projektu, nie wiedzą sami co mają robić. Ale Microsoft porozumiał się z nimi, no przede wszystkim żeby to wyglądało ładnie pierowo, no bo lepiej to wszystko... Ogłosić, że porozumieli się z twórcami, no po bazie porozumienia z twórcami, że nie weszli, zamykajcie to i, i wyrzucajcie i idźcie do więzienia. Ale właśnie porozumieli się z twórcami tego moda i co ciekawe, wyrazili chęć współpracy z nimi w obrębie. Projektu Halo na PC. To już biorę jako całkowicie PR-ową zagrywkę, żeby złagodzić teraz negatywne nastroje, no bo naprawdę nie wierzę, żeby wzięli jakiś gości, którzy są po prostu um, oddanymi fanami serii, żeby wielkie studio, wielka korporacja, które stworzyło wielgachną ekipę deweloperów, żeby czuwać nad serią Halo, którzy współpracowali z Blur Studio, z Creative Assembly z z Vanguardem, tymi, wiecie, wszystkimi, którzy brali takie no, duże firmy, poważne firmy e, do współpracy, oni. No nie ma bata, żeby oni nie mogli sobie poradzić albo sami, albo przy pomocy profesjonalistów, więc uważam, że to jest całkowicie pr zagrywka. Ale co nam ona mówi? No właśnie, to jest drugi, e, bardziej prawdopodobny powód zablokowania tego teraz. Być może, i uwaga, to jest drugi news, który płynnie się łączy z poprzednim: Microsoft szykuje coś z Halo na PC. I prawdopodobnie nie będzie to kolejne Spartan coś tam. Prawdopodobnie nie będzie to yy, podseria w stylu Halo Warsów. Myślę, że możemy się doczekać pełnoprawnego Halo na PC. Tylko teraz co oznacza pełnoprawne Halo? Bardzo dużo głosów mówi o tym, że będzie to Master Chief Collection na PC. Gra jest gotowa, wystarczyłoby ją przeportować. To jest mniejsza robota na pewno niż robienie czegoś od zera. Yy, inna opcja to jest nowa, mniejsza gra, która będzie teraz zapowiedziana na, na w najbliższym miesiącu, która wyjdzie na wszystko i przy okazji na PC, albo coś, to jest chyba najmniej prawdopodobne i to jest coś, co ja sobie sam dopisuję może coś, co ma zastąpić Halo Online jakiś inny projekt zrobiony na to miejsce może na, nie wiem, świeższym silniku przy udziale innej ekipy przy udziale innych asetów, na innej filozofii, trochę inny projekt, który, no powiedzmy, Halo Online stanął w martwym punkcie i teraz będzie prezentacja nowego podejścia, no bo no, cały czas rynek free-to-play się rozwija i Halo nie ma swojej reprezentacji właśnie w tym segmencie rynku. Tak czy inaczej, myślę, że możemy się spodziewać. Bo w ramach tych wszystkich zapowiedzi ostatnich, Microsoft wydawał wszystkie swoje gry, również na komputery, więc myślę, że najbliższe Halo również to czeka. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, jakie będą nastroje. No bo wiecie, nie ucichną na pewno głosy, że Microsoft nie ma ekskluzywów, a cały czas słyszymy, jesteś bombardowani informacjami, jakie to ekipy, ile to projektów Microsoft nie robi. Ja bardzo będzie inwestował teraz w ekskluzywne Xboxa One. Tylko, że no, robili to jak robili do tej pory, wciąż nie wiemy, jak oni rozumieją pojęcie ekskluzywa, no bo biorąc pod uwagę, ile na ostatnich targach E3 padło słowo ekskluzyw ze sceny, no to możemy założyć, że trochę inaczej niż my. No więc, cóż, moja prognoza teraz na E3 jest taka, że pełnoprawne Halo wyjdzie w 2019 roku, to jest coś, co. no... Hmm... Spekulowano od dawna, co mnie niejako potwierdzono w jakiś postach pracowników. Duże Halo, jakiekolwiek by nie było, czy będzie to Halo 6 czy Halo Genesis, wyjdzie w przyszłym roku i to będzie taka zapowiedź: wiecie, półtora roku wcześniej. Wcześniej będzie prawdopodobnie beta, jak to było przy okazji Halo 5 a może na ten rok zapowiedzą jakiś mniejszy projekt i może to jest ten projekt związany jakoś z marką Halo na PC. Czy będzie to port Master w Collection, czy mniejsza gra zrobiona na wszystko, w tym na PC-ta, czy może coś mającego zastąpić Halo Online w segmencie girl free-to-play, tego się dowiemy w... już za około miesiąc, tak więc trzymamy rękę na pulsie, patrzymy co się dzieje, no bo zaczyna znowu się dziać, jak nie mieliśmy newsów, teraz mamy, teraz mamy o czym gadać. Dzięki wielkie za uwagę możecie dać znać, co, co myślicie o tym wszystkim. To, co najbardziej mnie ciekawi, to czy jesteście tutaj PCCiarze, którzy po prostu liczą na grę Halo. Bo to mnie trochę fascynuje. Uważam, że jak ktoś chce grać w Halo, to już miał czas zainwestować w najtańszego, najbardziej obszarpanego Xboxa, żeby sobie pograć w jakikolwiek sposób. Więc zastanawiam się, czy są pc którzy po prostu chcieliby zagrać w Halo, bo nie wiem, grali w Halo 1, Halo 2 dawno temu i tak im się spodobało, a konsola jest jakaś niezgodna z ich filozofią życiową. To mi możecie dać znać, czy jesteście tam pc czy chcecie Halo na PC. No i widzimy się w kolejnych filmach. Dzięki wielkie za uwagę, cześć.